poproszę pana doktora Michała Sitka z Instytutu Badań Edukacyjnych. Edukacja w badaniach, podstawowe dane. Dzień dobry państwu. Chciałem bardzo podziękować za zaproszenie na udział w tej dyskusji. Wydaje mi się, że rola ekspertów jest ważna, też oczywiście powinna mieć swoje proporcje. Bardzo ważne są głosy organizacji pozarządowych, strażniczych, rzeczniczych i tych, które prowadzą różnego rodzaju eksperymenty, które później mogą być inspiracją w oświacie. Natomiast eksperci są ważni w paru miejscach. Po pierwsze, z wielu badań wiemy, jakie są problemy edukacji i często ta wiedza wykracza poza taką naszą potoczny obraz tego, co widzimy we własnym otoczeniu. Po drugie, eksperci są ważni, jeśli chodzi o ocenę konsekwencji zmian. I tutaj wciąż jeszcze nie znamy, jakie będą propozycje ministerstwa. Tak, również ja nie znam, więc nie przedstawię państwu analizy konsekwencji tego, co zaproponuje za tydzień pani minister, czy też tego, co będzie zaproponowane później. Natomiast mam nadzieję, że będzie czas na taką dyskusję, w której będziemy się spierać o argumenty dotyczące konsekwencji różnych rozwiązań i tego, co one mogą przynieść dobrego i co mogą przynieść złego oświacie, tak żeby wyważyć różne racje, które stoją za tymi propozycjami i na pewno wtedy będzie potrzebny zarówno głos środowisk pozarządowych, jak i środowisk eksperckich. Więc na początek warto zachować pewne proporcje. Tutaj już pojawiały się głosy współczucia wobec pani minister, że ta sytuacja polskiej edukacji jest taka zła. Natomiast no, minister edukacji w Polsce znajduje się w dużo bardziej komfortowej sytuacji niż wielu innych ministrów, na przykład minister pracy, minister polityki i spraw społecznych, minister zdrowia. Czy minister środowiska, ponieważ no, polska oświata jest oceniana bardzo dobrze, jakbyśmy na to nie patrzyli pod różnymi względami. I tutaj z tego też jest taki wniosek, że wprowadzając różne zmiany, warto pamiętać, żeby nie wylewać dziecka z kąpielą, żeby zostawić to, co dobre, natomiast naprawiać to, co rzeczywiście wymaga naprawy, bo takich rzeczy naprawdę jest dużo. Natomiast patrząc z szerszej perspektywy, Polska jest krajem sukcesu edukacyjnego. Tylko w Polsce za rzadko w to wierzymy być może, tak? Albo widzimy to za blisko i nie dostrzegamy tego, że udało nam się bardzo wiele zrobić przez te ostatnie kilkadziesiąt lat. Jakie są zalety polskiego systemu edukacji? Przede wszystkim udało nam się zwiększyć poziom wykształcenia, podnieść poziom wykształcenia społeczeństwa. Drugą cechą polskiego systemu edukacji, która często jest wymieniana, to jest niewielki odsetek uczniów, którzy porzucają naukę, którzy nie kończą edukacji, nie mając wykształcenia średniego. I wreszcie w ostatnich kilkunastu latach zdecydowanie udało nam się ograniczyć odsetek uczniów najsłabszych, takich, którzy mają niewystarczające umiejętności podstawowe z matematyki, czytania czy rozumowania w naukach przyrodniczych. Natomiast polski system edukacji ma też swoje słabe strony. Jeśli spojrzymy na wyniki badań porównawczych, w których mierzy się umiejętności uczniów, to widzimy, że... To widzimy, że osiągnięcia polskich uczniów w matematyce w połowie szkoły podstawowej są słabe, że polscy uczniowie słabo sobie
radzą z komunikacją w języku obcych na tle swoich rówieśników z krajów europejskich i wreszcie absolwenci szkół nie najlepiej radzą sobie na rynku pracy. Po pierwsze, później wchodzą na rynek pracy niż ich rówieśnicy, rzadziej łączą pracę z nauką i częściej stają się później nieaktywni zawodowo lub dłużej niż ich rówieśnicy w wielu innych krajach poszukują pracy. I wreszcie osoby dorosłe też już po zakończeniu nauki, czy to w szkole, czy nawet na studiach, bardzo rzadko podejmują różnego rodzaju aktywności edukacyjne. Krótko o edukacji przedszkolnej. Tutaj pani Teresa Grudzińska będzie mówić o tym szerzej, natomiast chciałbym podkreślić, że w ostatnich 10 latach stawialiśmy przede wszystkim na rozwój jakościowy i to wciąż w obecnej perspektywie finansowej, która teraz się zaczyna, główny nacisk jest położony na tworzenie nowych miejsc przedszkolnych, na budowanie nowych przedszkoli, a więc na wskaźniki jakościowe, ilościowe. Natomiast wciąż ci, którzy najbardziej mogliby skorzystać na opiece przedszkolnej, rzadziej uczęszczają do przedszkoli. I to jest ten aspekt zmian, które zachodziły w ostatnich latach, na który w niewystarczający sposób zwracaliśmy uwagę. Chodzi zarówno o białe plamy na mapie Polski, jeśli chodzi o dostępność przedszkoli, ale również w miastach obserwujemy to, że dzieci na przykład rodziców gorzej wykształconych rzadziej są posyłane do przedszkoli, a te dzieci właśnie mogłyby najbardziej skorzystać na opiece przedszkolnej. Po drugie, zbyt rzadko dyskutujemy o jakości opieki przedszkolnej i to jest być może wątek, który warto by podnosić częściej w naszych dyskusjach. Była dyskusja dotycząca zmiany podstawy programowej. Rozumiemy, że ta zmiana miała charakter techniczny i czekają nas dopiero te dyskusje, więc tutaj myślę, jest wiele tematów. Przede wszystkim to, jakiego rodzaju umiejętności powinny być kształcone w przedszkolach, na ile to ma być zbliżone do edukacji szkolnej, a na ile ma to rozwijać też inne umiejętności, jakie umiejętności. Często mamy trudność wręcz rozmawiania o tym, jakie umiejętności, jak zdefiniować te umiejętności, które powinny być rozwijane w przedszkolach. Po drugie, diagnostyka, czyli wykrywanie różnego rodzaju zaburzeń, deficytów rozwojowych i praca z uczniem. Wciąż brakuje nam i narzędzi diagnostycznych, i praktycznych umiejętności nauczycieli, żeby na przykład zachęcać dzieci, które mają zaburzenia językowe związane z rozwojem mowy, do tego, żeby częściej odzywały się w przedszkolu, żeby częściej rozmawiały. Więc o ile odnieśliśmy duże sukcesy ilościowe, to teraz przyszedł czas, żeby zastanawiać się nad tym, jaki kształt powinno mieć polskie przedszkole, czy to powinien być bardziej model skandynawski, czy bardziej taki model anglosaski, gdzie dzieci uczą się czytać i pisać. I wreszcie, jak oceniać przedszkola, jak rozliczać przedszkola z efektów pracy, tak? To w jaki sposób przedszkola powinny szerzej angażować rodziców, bo akurat zwłaszcza w przedszkolach bardzo ważne jest angażowanie rodziców we współpracę w wychowaniu i rozwijaniu umiejętności dzieci. W szkole podstawowej w Polsce dopracowaliśmy się systemu, w którym różnice między szkołami są niewielkie. Tutaj wyjątkiem są gimnazja w dużych miastach. Natomiast w dyskusji publicznej i w debacie dotyczącej na przykład gimnazjów, czy też szkół podstawowych bardzo mocno, czy też nawet sześciolatków, bardzo mocno dominuje perspektywa dużych miast. Właśnie mówimy o tych przepełnionych szkołach podstawowych, o tych 40-osobowych oddziałach, o tych dwuzmianowych, trzyzmianowych szkołach. Natomiast polska rzeczywistość zdecydowanie się od tego różni i jeśli prześledzić sieci szkolne lokalne, które występują w Polsce, to co obserwujemy, to jest rosnąca różnica między tym, co dzieje się w dużych miastach, a tym, co dzieje się na wsi, gdzie w niektórych przypadkach wręcz już ten postulat likwidacji gimnazjów został
tak naprawdę zrealizowany, ponieważ często te szkoły podstawowe funkcjonują w zespołach z gimnazjami, a nawet czasami w jednych budynkach i te dzieci tak naprawdę uczą się razem już przez 9 lat, często nawet mając tych samych nauczycieli. Natomiast w miastach, w dużych miastach obserwujemy to, że już po szkole podstawowej rozpoczyna się wyścig do lepszego gimnazjum, że gimnazja dzielą się na lepsze i gorsze, a jeżeli szkoły, gimnazja funkcjonują w zespołach, to są częściej gimnazja, w których są szkoły ponadgimnazjalne. Jeśli chodzi o szkoły ponadgimnazjalne, one w ostatnich latach doszedł do nich niż demograficzny, w związku z czym znacznie na przykład zmniejszyło się zatrudnienie nauczycieli, na co nałożyły się też zmiany podstawy programowej. Wciąż tak naprawdę czeka nas dyskusja, nie odbyła się dyskusja, jakie są efekty zmian dotyczących profilowania, tak? Czy to miało sens, czy to nie miało sensu, w jaki sposób poradzić sobie z tym, że mamy mniej więcej połowę uczniów w liceach i są to uczniowie bardzo zróżnicowani, jeśli chodzi o różnego rodzaju umiejętności. To jest trochę analogiczna dyskusja jak ze studentami w szkołach wyższych. Mamy połowę rocznika na studiach i wiadomo, że to nie jest ta sama sytuacja, co kilkadziesiąt lat temu, gdy na studia uczęszczało około 10% rocznika. Ogromnym wyzwaniem jest szkolnictwo zawodowe. Tutaj tak naprawdę trzeba ocenić, na ile decentralizacja, przekazanie uprawnień samorządom powiatowym to jest dobre rozwiązanie, w jaki sposób angażować pracodawców, nie tylko jeśli chodzi o kształtowanie podstaw programowych, ale też pewne ich angażowanie finansowe i w jaki sposób zapewnić, żeby to kształcenie wykraczało poza potrzeby konkretnego pracodawcy. No i wreszcie nierówności edukacyjne, które pomimo tego, że zwiększył się odsetek uczniów wybierających licea, z naszych analiz wynika, że utrzymują się na dość podobnym poziomie, to znaczy, że uczniowie rodziców z lepszym wykształceniem wybierają licea ogólnokształcące, natomiast ci, którzy mieli mniej szczęścia, trafiają do, jeśli chodzi o pochodzenie społeczne, trafiają do zasadniczych szkół zawodowych. Dość często mówi się o biurokratyzacji polskiej szkoły i tutaj poszliśmy w stronę decentralizacji zgodnie z konstytucyjną zasadą pomocniczości, w związku z czym mechanizmy, które są dostępne dla Ministerstwa Edukacji do wpływania na system edukacji są bardzo ograniczone i w zasadzie tylko poprzez rozporządzenia, ewentualnie jakieś inicjatywy zmian ustawy minister edukacji może oddziaływać na system edukacji. Coś, co dostrzegamy od wielu lat, to jest przecenianie roli dekretowania pewnych zmian poprzez rozporządzenia. Zmiany rozporządzeń nie tylko są przeceniane przez kolejnych ministrów, ale też są nieskuteczne. Wprowadzenie pewnych rozwiązań, które nakazują na przykład indywidualizację czy z zakresu doradztwa zawodowego, po prostu nie znajdują odzwierciedlenia w rzeczywistości szkolnej. Także zmiana podstaw programowych, ona automatycznie nie przekłada się na zmianę sposobu nauczania i to właśnie warto o tym pamiętać, wprowadzając pewne zmiany, które nie mogą się tylko ograniczać do tego, że coś zmieniamy w ustawie czy w rozporządzeniu, ale też trzeba pomyśleć o tym, w jaki sposób wspierać wprowadzanie tych zmian w praktyce, w jaki sposób realnie to ma się przekładać na przykład na nakłady finansowe, na zaangażowanie nauczycieli czy innego personelu w szkole. Zmiany w nadzorze pedagogicznym, one w intencji miały uwolnić szkołę od biurokracji, miało to być wprowadzenie kultury ewaluacji, natomiast w praktyce widzimy, że tak naprawdę przekształciło się to w kolejny mechanizm biurokratyczny, w czym dużą rolę odgrywają też same szkoły i nauczyciele, którzy często wiele tego, co postrzegamy jako pewien nadmiar biurokracji, nie jest tworzonych odgórnie przez ministerstwo, ale powstaje bardziej jako sposób zabezpieczenia się przez dyrektorów szkół i nauczycieli przed na przykład kolejnymi wymaganiami kuratorium, czy też przed rodzicami. Jest to taka swego rodzaju bariera ochronna, którą tworzą wokół siebie szkoły.
Kolejną rzeczą to jest filozofia nauczania. Z wielu naszych badań wynika, że nauczyciele nadmiernie koncentrują się na wymaganiach szczegółowych, trzymają się kurczowo tych wymagań szczegółowych, natomiast często zapominają o wymaganiach ogólnych w podstawie programowej, przez co też jeśli prowadzimy obserwacje lekcji, czy też rozmawiamy z nauczycielami, uczniami, to widzimy, że kluczowym problemem szkoły jest taka założona bierna postawa ucznia, w którego właśnie wlewa się tą wiedzę, zamiast wydobywać pewną samodzielność rozumowania ucznia, pewne jego umiejętności, przez co z biegiem lat edukacji szkolnej gasi się pewną ciekawość uczenia i gasi się różne pomysły uczniów, na przykład nietypowe rozwiązania zadań matematycznych są ucinane i dość szybko uczniowie rozumieją, że ta szkoła, ona nie polega na tym, że oni mają coś myśleć czy wymyślać, raczej powinni robić tak, jak mówi nauczyciel. Wreszcie nauczyciele. I tutaj też jest kluczowe pytanie, czy chcemy, żeby nauczyciel był bardziej urzędnikiem, z czym wiąże się pewne bezpieczeństwo, pewna stabilność, bezpieczeństwo zapewnione przez szereg różnych przepisów i regulacji, czy też chcemy, żeby nauczyciel był profesjonalistą. I tutaj to jest pytanie i do ministerstwa, ale też do różnego rodzaju środowisk, w tym zwłaszcza do Związku Zawodowych Organizacji Nauczycielskich, ponieważ to wymaga odpowiedzi na pytanie o to, kim jest dobry nauczyciel, tak? I kto ma określać standardy bycia dobrym nauczycielem. I to się wydaje rzeczą, która nie powinna być zapisywana, czy to w karcie nauczyciela, czy to w jakichś rozporządzeniach, ale to właśnie środowiska nauczycielskie powinny same stworzyć pewne standardy zawodowe, pewne standardy etyczne i próbować je egzekwować. To się wiąże z kwestią prestiżu nauczyciela, ale wiąże się też z całym systemem funkcjonowania nauczycieli, z awansem zawodowym, z oceną pracy nauczyciela, czy też systemem doskonalenia zawodowego, który w Polsce, tutaj się mocno zgadzam z panią minister, bardzo mocno poszedł w taką stronę, w którą w zasadzie nie istnieje system zapewniania jakości i system jest mało efektywny, dużo na niego wydajemy pieniędzy, natomiast nie przynosi on w pożytku większej skali. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo i zapraszam panią Teresę Ogrodzińską z Fundacji Rozwoju Dzieci imienia Komeńskiego, która przedstawi założenia i realizację edukacji przedszkolnej. Dzień dobry państwu. Ja mam przede wszystkim mówić o tym, jakie zmiany, jakie są konsekwencje zmian wprowadzonych przez ostatnie zmiany w ustawie oświatowej. Ja mogę prosić, tak? O... Tak, dobrze? To bardzo proszę. Ja bym chciała natomiast zacząć troszkę z perspektywy europejskiej, dlatego że ja postrzegam Unię Europejską jako sojusznika w tych różnych działaniach, które są dla nas ważne, także w obszarze tej edukacji przedszkolnej. I chciałabym zacząć od przypomnienia tego komunikatu Komisji z 2011 roku, kiedy tak naprawdę po raz pierwszy zdecydowano, że wczesna edukacja jest istotna w kontekście gwarantowania dzieciom dobrego startu i edukacyjnego, i dobrego startu życiowego. Skoncentrowano się wówczas po raz pierwszy na dziecku, nie na tym, że matki chciałyby pracować albo żeby gwarantować kobietom właśnie powrót na rynek pracy, ale na samym dobrostanie dziecka. I ten cytat, który tutaj państwo macie, najlepiej określa to podejście. Czyli kładziemy nacisk na usługi dla dzieci od urodzenia do czasu pójścia do szkoły,
a przede wszystkim na rozwój osobowy, dobrostan fizyczny i psychiczny dziecka, a także integrację społeczną. Równolegle powstawały takie rekomendacje wypracowywane przez zespół ekspertów i przedstawicieli wszystkich krajów unijnych. I ja bym chciała nawiązać tutaj do kilku tych rekomendacji, bo one bardzo dobrze pasują do problemów, z którymi w tej chwili się stykamy. Pierwsza część tych rekomendacji dotyczy dostępu do wczesnodziecięcej opieki i edukacji. I ja wybrałam z tych rekomendacji trzy, które wydają mi się dla nas szczególnie istotne. Po pierwsze, poszerzenie dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji i opieki dla dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji. Druga rekomendacja to przejście na systemy wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem integrującym opiekę i edukację. A trzecie to jest dywersyfikacja, tworzenie różnorodnych usług odpowiadających na potrzeby lokalne. Druga grupa rekomendacji dotyczy jakości wczesnodziecięcej opieki i edukacji. I tutaj też wybrałam dwie rekomendacje, które wydają mi się kluczowe z punktu widzenia tego, nad czym dyskutujemy. Pierwsze, wspieranie profesjonalizacji personelu wczesnodziecięcej edukacji i opieki. I tu, jeżeli chodzi o kluczowe kompetencje, to nie są kwalifikacje takie, które się wynosi ze studiów, natomiast kluczowe to jest dobre rozumienie rozwoju dziecka, umiejętność przyjmowania perspektywy dziecka, umiejętność zadawania pytań i słuchania, realizowanie propozycji dzieci, umiejętność rozwiązywania konfliktów i bogate słownictwo, w nawiązaniu też do tego, o czym mówił pan Sitek. Druga grupa rekomendacji dotyczy stworzenia systemu gwarantowania jakości, opracowanie spójnych i dobrze skoordynowanych podstaw programowych przy współpracy najważniejszych zainteresowanych stron. No i teraz przechodzimy już do głównego tematu tej naszej dzisiejszej debaty, dostępność edukacji przedszkolnej, konsekwencje wprowadzonych zmian. No, mamy problem z ograniczeniem dostępności. Wynika to z tego, że gminy mają konieczność zapewnienia miejsc w przedszkolach sześciolatkom. Przez to został ograniczony dostęp dla dzieci 3-4-letnich, a w niektórych gminach nawet 5-letnich, mam na myśli gminy wiejskie, czyli to nie wygląda tak świetnie, jak przedstawiała nam pani minister. Cofnięty został obowiązek przedszkolny dla dzieci 5-letnich, co znaczy, że spadną nam również wskaźniki upowszechnienia dotyczące dzieci 5-letnich, jeżeli tego obowiązku nie ma i też nie ma w związku z tym subwencji na te dzieci 5-letnie. I jeszcze jeden powód ograniczenia dostępności to jest obowiązek diagnozy gotowości szkolnej dla sześciolatków, jeśli rodzice chcą je posłać do szkoły. Diagnoza nie jest rzeczą łatwą, zwłaszcza jeżeli ktoś mieszka na terenach wiejskich. Dotarcie do poradni powiatowej, uzyskanie odpowiedniej diagnozy wymaga naprawdę bardzo dużego samozaparcia rodziców i to też jest jeden z powodów, dlaczego ta dostępność edukacji w tej chwili jest zagrożona. Teraz jeżeli chodzi o drugą grupę tych rekomendacji, o których mówiłam wcześniej, jakość wczesnej edukacji przedszkolnej, jakie są konsekwencje wprowadzonych zmian? No przede wszystkim sześciolatki wróciły do przedszkoli, ale nie mamy nowej podstawy programowej. Na szybko pani minister mówiła o tym, że nie wprowadzono żadnej zmiany systemowej. Do tej pory, że ta zmiana zacznie się od 17 roku, prawda? Będzie ogłoszona 27, będą propozycje, a zacznie się od 17 roku, no ale ja rozumiem, że te sześciolatki już we wrześniu wracają do przedszkoli, więc wydaje mi się, że to nie jest takie oczywiste, że te wszystkie zmiany systemowe będą dopiero od 2017 roku i trochę się obawiam, jakie jeszcze mogą nas znienacka zaskoczyć.
Wracajmy do tej jakości edukacji. Patrzę, ile czasu mam. Czyli brak nowej podstawy. Na szybko wprowadzano zmiany w istniejącej podstawie programowej. To była wersja z lutego, potem wersja z maja. No one są oczywiście niedopracowane, ale to, co jest najważniejsze na ten moment, to przesunięcie akcentów w kierunku przygotowania dziecka do szkoły, a nie wspierania rozwoju emocjonalnego i społecznego dziecka. Czyli dokładnie przeciwnie niż te rekomendacje unijne, o których przed chwilą mówiłam. Tutaj cytat, prawda? Jak to się dzieje, przesunięcie tych akcentów. Kształtowanie u dzieci umiejętności czytania i przygotowanie dzieci do nabywania umiejętności pisania. Tu się natychmiast też rodzi pytanie, dlaczego te sześciolatki musiały zostać przesunięte do przedszkola, jeżeli zaczynamy je uczyć czytać i pisać. A drugi fakt, też bardzo istotny, przeznaczenie na zajęcia dydaktyczne minimum 1/5 czasu dla dzieci starszych. Nie wiadomo, co to znaczy dzieci starsze, na pewno sześciolatki, ale czy pięciolatki też nie wiadomo. Natomiast no brzmi to niebezpiecznie, prawda? To znaczy, że postępuje się w stronę scholaryzacji nauczania. Wydaje mi się, że że jakości tej edukacji również zagraża ta zmiana statusu nauczyciela, bo w tych propozycjach do nowej ustawy podstawy programowej mówi się, że rolą nauczyciela wychowania przedszkolnego jest przygotowanie dziecka do nauki w pierwszej klasie szkoły podstawowej. No, wydawałoby się, że jednak te zadania nauczyciela przedszkolnego są dużo, dużo, dużo szersze. Jeżeli chodzi dalej jeszcze o jakość edukacji przedszkolnej, to wydaje mi się niezwykle niebezpieczne odejście od panującej w tej chwili koncepcji uspołeczniania edukacji. Czyli pominięcie zarówno na poziomie przepisów, jak i na poziomie uzasadnienia ustawy idei praktyki współpracy między szkołą, rodzicami i organizacjami pozarządowymi. I wydaje mi się to szczególnie niebezpieczne, no zwłaszcza dla tej grupy, w której my jesteśmy w tej chwili. Ja myślałam o tym, żeby powiedzieć jeszcze o konsekwencjach wprowadzanych zmian z perspektywy różnych interesariuszy, ale ponieważ mam mało czasu, to zdecydowałam, że przedstawię Państwu tylko perspektywę władz samorządowych, dlatego że wydaje mi się, że oni są w najtrudniejszej, władze samorządowe są w najtrudniejszej sytuacji, jeżeli chodzi o te zmiany ustawowe. I tutaj mam kilka takich informacji na podstawie rozmów z przedstawicielami różnych samorządów i miejskich, i wiejskich. Po pierwsze, zniweczony został wysiłek samorządów i zmarnowane jednak wielkie pieniądze poniesione na przystosowanie szkół do potrzeb małych dzieci. Samorządy jednak przez kilka lat dopasowywały strukturę szkół i przedszkoli do tych nowych wymogów. W tej chwili muszą to wszystko robić od początku. Zmiana ustawy spowodowała niedobór miejsc w przedszkolach dla młodszych dzieci, zwłaszcza w przypadku wielu gmin wiejskich brak przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zahamuje upowszechnianie edukacji przedszkolnej. W wielu gminach całe oddziały sześciolatków z klas pierwszych zostają na drugi rok. Nauczyciele nie mają żadnych wskazówek, jaki program z tymi dziećmi mają realizować. W wielu szkołach liczba dzieci zapisanych do klas pierwszych jest dramatycznie mała. Mniej niż 10 dzieci. Podawano mi przykłady 5 dzieci, 7 dzieci. Utrzymanie takich klas przez okres całej szkoły podstawowej jest szalenie kosztowne, a ustawodawca nie sformułował definicji małego oddziału, tym samym nie dostrzegł konieczności innego dofinansowania tego typu klas. Wreszcie odebrano samorządom prawo do kształtowania sieci szkolnej optymalnej do potrzeb lokalnych i możliwości samorządu, nie biorąc pod uwagę dramatycznego niżu demograficznego, a decyzyjność w tym zakresie powierzono organowi, który nie ponosi żadnej odpowiedzialności za prowadzenie i finansowanie oświaty.
No, zmniejszono także samorządom budżet na edukację, cofnięcie obowiązku przedszkolnego dla dzieci pięcioletnich, to znaczy cofnięcie subwencji na te dzieci i niekorzystną różnicę w finansowaniu. Subwencja szkolna to jest 5300 na dziecko, przedszkolna to około 1370 zł. I chciałam jeszcze pokazać, jak te konsekwencje mogą wyglądać w przypadku Warszawy, ponieważ my jako Ruch Obywateli dla Edukacji nie tak dawno mieliśmy wspólnie z Warszawskim Forum Oświatowym takie spotkanie, na którym dyskutowaliśmy o tym, jakie są konsekwencje obniżenia wieku, posłania sześciolatków powrotu do przedszkoli. I między innymi tam się pojawiły właśnie pewne takie wskaźniki. I proszę popatrzeć, wskaźnik upowszechnienia wychowania przedszkolnego w roku szkolnym w Warszawie w lat 2014-15, tak? Dzieci 3-6 lat 97%, w tym 87,95 trzylatków. Także to są naprawdę rewelacyjne wyniki, jeśli chodzi o skalę polską. Na dostosowanie szkół do sześciolatków, tutaj tych informacji nie ma, bo ja je zdobyłam w ostatniej chwili, bo wymyśliłam sobie ten slajd trochę za późno. Na dostosowanie szkół... na dostosowanie szkół... Dwie minuty. Szkół 80 milionów złotych wydała Warszawa. Konsekwencje takie, 440 mniej klas pierwszych. Zmniejszenie subwencji oświatowej o 40 milionów. Dla 2,5 tysiąca dzieci, to jest około 23%, trzylatków zabraknie miejsca w przedszkolach. 680 dzieci powtarza rok. Likwidacja etatów nauczycielskich, 29 nauczycieli straci pracę. Na koniec rekomendacje, na które się umawialiśmy, one są pomyślane jako takie idealne. Stworzenie systemu gwarantowania jakości, opracowania spójnej podstawy programowej i standardów przy współpracy wszystkich zainteresowanych stron. Zwrócenie uwagi na specyfikę terenów wiejskich, dywersyfikacja form, uelastycznienie przepisów dotyczących innych form wychowania przedszkolnego. Wprowadzenie obowiązku przedszkolnego od trzeciego roku życia w powiązaniu z subwencją oświatową na edukację przedszkolną. Opracowanie długofalowej polityki wczesnodziecięcej opieki i edukacji obejmującej dzieci od urodzenia do czasu rozpoczęcia szkoły. Dziękuję bardzo. Zmieściłam się. Dziękujemy bardzo. Zapraszam panią dr Małgorzatę Sieńczewską z Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego, która opowie nam krótko o edukacji szkolnej, tym razem jej założeniach i realizacji. Szanowni Państwo, moi poprzednicy w panelu pierwszym i drugim właściwie wyczerpali zasób informacji, które chciałam Państwu przekazać. Skupię się w związku z tym tylko na kilku głównych tezach, które wiążą się z pracą uczelni, stosunkiem do reform, których jesteśmy świadkiem, w których uczestniczymy. No właśnie, najpierw o tych reformach. Szkoła jest w takim długofalowym procesie reform. Szkole nie służą te reformy, które stale trwają i stale zmieniają to, co się w szkole dzieje. No a ponadto, proszę Państwa, istotne jest, w jakim modelu te reformy i ta zmiana jest przeprowadzana. I myślę, że wszyscy tutaj od początku mówimy o tej współpracy, o tym, że tą zmianę powinni tworzyć zainteresowani nie
wykonawcy, nie odbiorcy zmian, tylko uczestnicy zmian. Oni powinni się dogadywać, oni powinni ze sobą współpracować. I to nie jest tylko taka deklaracja zdroworozsądkowa środowiska naukowego, ale my mamy tutaj konkretne modele. Jest model Deja, jest model Fulana, który dokładnie nam opowiada, jaka jest reakcja na zmianę, tak? Jeśli nie ma tej współpracy, jeśli ta zmiana odbywa się jako coś narzuconego, coś robionego na siłę, to mamy dwa scenariusze. Albo wynik reformy jest sztuczny, fasadowy, pozorny, tak się może zdarzyć, no albo mamy protest, tak? I wydaje mi się, że pozostawię to bez komentarza, bo jest oczywisty wniosek z tych modeli. Zatem, co powinno być? I od razu może rekomendacja. Wszystkie podmioty powinny mieć okazję pokazać swoje zdanie, negocjować te zmiany, przede wszystkim rozumieć cel i istotę zmian. Jak gdyby uczestniczyć jako takie podmioty, aby tworzyć instytucję uczącą się i doskonalącą. Tylko tak te zmiany mogą zajść. One nie mogą być narzucone zewnętrznie i tak jak powiedziałam, te działania powinny być cały czas koordynowane. Pytanie pozostaje zatem, kto powinien łączyć te środowiska. No, Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego od kilku lat próbuje te środowiska robić i takim hasłem naszego działania jest razem. My to razem odmieniamy w różnych przypadkach. Staramy się i pozyskać do współpracy i rodziców, i nauczycieli z różnych środowisk, organizacje pozarządowe, fundacje, pracowników samorządowych, no ale również pokazujemy im różnego rodzaju modele i badania płynące z badań nad edukacją i nad oświatą. Jedno jest pewne dla nas, na pewno. Ministerstwo Edukacji Narodowej nie powinno dzielić tych środowisk, tylko powinno je łączyć, czyli wypracowywać jeden wspólny profil. I to jest taki wniosek, może trochę końcowy, podsumowujący, myślę, tę moją wypowiedź. Druga teza dotyczy uczniów. Uczniów, które są najważniejszym podmiotem szkolnym, bez uczniów tej szkoły po prostu nie będzie. I nie będę tutaj rozwijała tego wątku podstawy programowej, bo on był tutaj na wiele różnych sposobów już sygnalizowany. Podkreślę tylko to, co dla nas, naukowców i ekspertów, którzy na co dzień zajmują się edukacją, jest najważniejsze. Tutaj jedna z pań mówiła to bardzo dobitnie, że podstawy programowe tworzy się spokojnie przez wiele, wiele lat i wypracowuje się metodologię tej podstawy programowej. Ona nie może być wprowadzana na szybko, w pośpiechu. Ten spokój i brak pośpiechu powinien towarzyszyć również zajęciom z uczniami. Podstawy programowe wypracowuje się również i procedury osiągania pewnych celów szkoły wypracowuje się w wyniku egzaminów zewnętrznych i tych egzaminów zewnętrznych nie wolno traktować jako narzędzie selekcyjne, tylko właśnie jako narzędzie wspomagania i doskonalenia się tej instytucji uczącej się i samego systemu. My tworząc podstawy programowe nie wiemy może, nie wszyscy to rozumiemy i dotykamy tego problemu, jak poszczególne etapy są ze sobą związane, jaka jest ciągłość, jaka jest hierarchia, jaki jest układ tych treści. Tutaj dr Sitek również wspominał o pewnej filozofii edukacyjnej. W podstawach programowych mamy bardzo takie ogólnikowe stwierdzenia, jaka jest filozofia edukacyjna uczenia w tej chwili w polskiej szkole. Ja bym chciała, żeby szkoła nie była nudna, najprościej, żeby wyzwalała tą ciekawość poznawczą, o której pan mówił, żeby do szkoły chciało się chodzić,
żeby szkoła łączyła się z przyjemnością dla wszystkich podmiotów, nie tylko dla uczniów. I bardzo bym chciała, żeby właśnie te wszystkie miękkie, zaniedbane obszary edukacyjne nareszcie znalazły oddźwięk w filozofii szkoły czy w procedurach osiągania celów. Dotyczy do nich właśnie rozumowanie, czy samodzielność ucznia, czy ta zgoda na swobodną, samodzielną eksplorację i dochodzenie do rozwiązywania pewnych rzeczy, a nie przyjmowanie transmitowanych treści. Taka jest prawda, że oczywiście mamy w tej chwili sytuację sukcesu. Pan tutaj z Instytutu Badań Edukacyjnych nam mówił, że zrobiliśmy wiele i dużo się zmieniło, ale też badania pokazują, że wiele jest jeszcze przed nami. Myślę, że nacisk właśnie na to, jak to powinniśmy robić, jest głównym zadaniem wszystkich, którzy zajmują się kształceniem nauczycieli. I teraz o tych nauczycielach parę słów. Jeśli się zastanawiamy nad kondycją nauczyciela, to oczywiście musimy wypracować jakieś procedury i oceny nauczyciela i doskonalenia nauczyciela i awansu. Powiem tylko, że jeśli chodzi o awans, no to badania naukowe prowadzone w Polsce no wskazują, że no wymaga to bardzo pilnej zmiany, bo nie jest to narzędzie, które rozwija nam nauczycieli i wpływa na ich motywację. Ja powiem tak. Jeśli myślimy sobie o nauczycielu, to głównie myślimy o jego kompetencjach. Tak? Mówimy kompetentny nauczyciel. Kompetentny nauczyciel to znaczy jaki? W świecie dominuje teraz nacisk na tak zwane 4 razy K. 4 razy K to znaczy co? Znaczy kreatywny, umiejący się komunikować, czyli komunikatywny, kooperujący z wszystkimi możliwymi środowiskami oraz krytycznie myślący. Krytycznie myślący zakłada również umiejętności diagnostyczne, wybór metody, wybór procedury, wspomaganie dziecka, umiejętność organizowania procesu. No, tam dużo będzie różnych rzeczy. 4 razy K. Jak sobie myślę o nauczycielu i o jego kształceniu, bo to jest zadanie wyższych uczelni, to póki co, oglądając wszystkiego rodzaju dokumenty i politykę oświatową, raczej myślę o powiedzeniu Freuda, że zawód nauczyciela to jest coś niemożliwego. Coś niemożliwego, bo on tak uważał, biorąc pod uwagę wszystko to, co dotyczy jego zadań i możliwości objęcia swoimi działaniami w pracy z dzieckiem. Ale myślę, że ta droga od naszych potrzeb czy realiów wykluczyła z myślenia o nauczycielu jedną podstawową rzeczą, taką, na którą zwracał między innymi Korczak. On mówił, zawód nauczyciela to jest zawód szlachetny. Szlachetny, przyzwoity. To jest taki właściwie nie zawód, tylko stan bycia. I jeśli sobie tak pomyślimy o nauczycielu, to myślę, że wszystkich nas bardzo boli, że nie mamy zaufania do nauczycieli, że tak bardzo ograniczamy i biurokracją, i nadzorem jego możliwości i umiejętności. Myślę, że w budowaniu czy kultury szkoły, czy podstaw programowych bardzo ważne jest zdanie tego praktyka. Bo oczywiście my mamy różne modele i mogłabym tutaj bardzo szeroko mówić o
konstruktywizmie, o potrzebie aktywności, o stymulacji, o rusztowaniu w wydaniu Brunera, o założeniach neurodydaktyki. I wszyscy to nauczyciele w większości wiedzą, a jeśli nie wiedzą, to narzędzia selekcyjne z tego zawodu mogą spowodować, że oni od tego zawodu odejdą. Ale nikt ich nie nauczy tak zwanego myślenia o uczniu i odpowiedzialności za ten zawód. Bycia przyzwoitym, bycia szlachetnym, bycia odpowiedzialnym. I myślę, że to jest ten obszar, który powinien nam pokazać i także wypracować pewien model kształcenia nauczyciela. No i jeszcze rodzic. Rodzic, który podobnie jak dziecko potrzebuje spokoju i bezpieczeństwa, potrzebuje zaufania. Im bardziej rodzice włączeni są w proces edukacji, co też nam pokazują doświadczenia innych systemów edukacyjnych, ale również nasze rodzime, tym ta edukacja przebiega lepiej pod względem finansowym, ekonomiczniej, bardziej ze zrozumieniem wszystkich tutaj odbiorców. I z takim poczuciem, że wszyscy za tą edukację jesteśmy odpowiedzialni. To tyle. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie i w drugim panelu mamy 5 wystąpień 5-minutowych. Zaczyna pani Anna Zabielska, która przedstawi nam stanowisko Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty wobec proponowanych zmian w systemie edukacji. Dzień dobry Państwu. Chciałam przedstawić stanowisko Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty, które przedstawia postulaty dotyczące planowanych zmian. Oczywiście wnioskuję o ich uwzględnienie. Te postulaty były szeroko konsultowane ze środowiskiem Kadry Kierowniczej Oświaty podczas Kongresu Zarządzania Oświatą, podczas dyskusji na naszym forum internetowym oraz na ostatniej marcowej krakowskiej konferencji OSKK. Jest to bardzo długie stanowisko, więc postaram się tak hasłowo pewne sprawy zasygnalizować. A propos systemu kształcenia i planowanych zmian. OSKKO proponuje utrzymanie 12 lat kształcenia ogólnego w rozbiciu na 6 lat szkoły podstawowej, 3 gimnazjum i pełne 3 lata liceum ogólnokształcącego. Za pozostawieniem obecnego modelu zdecydowanie przemawia fakt obowiązkowego 9-letniego kształcenia ogólnego, co jest istotne w aspekcie wyrównywania szans, wydłuża okres podjęcia decyzji co do wyboru dalszego kierunku kształcenia. A poza tym jest to system, który naprawdę przez ostatnie lata się już sprawdził, wypracował i bazę lokalową, i dobre rozwiązania. Wystarczy tutaj po prostu przeprowadzić pewne drobne zmiany ewolucyjne, a nie rewolucyjne. Jeżeli chodzi o edukację przedszkolną, całkowicie zgadzam się z panią Teresą Ogrodzińską, że zmiany, które się dokonają, są dalece niepokojące. Wybór rodziców, który został przekazany rodzicom, zawsze był, a zmiany, które są proponowane, przede wszystkim cofnięcie obowiązku dzieci 5-letnich, postrzegamy jako zmianę bardzo obniżającą wartość edukacji przedszkolnej, szczególnie na terenach wiejskich, kiedy chodziło o pozyskanie w systemie edukacji jak najmłodszych dzieci. Kolejną sprawą, o której chciałam powiedzieć, to jest, proszę Państwa, kwestia egzaminów zewnętrznych. Postulowany system kształcenia wiąże się ze zmianą terminu egzaminów zewnętrznych, aby nie skracać roku szkolnego. Również można rozważyć miejsce tego egzaminu. Można organizować egzamin maturalny poza siedzibą szkoły lub w szkole na podstawie umowy zawartej z CKE. Proszę Państwa, to są kwestie, które odnoszą się do proponowanych zmian, ale generalnie jest wiele spraw w oświacie postulowanych przez nasze środowisko od lat.
gdzie zmiana byłaby na pewno bardzo ważna, chociażby od lat nieuregulowany status zawodowy nauczyciela, czyli tak jak tutaj było powiedziane, zdobywanie uprawnień do zawodu nauczyciela, dobór do zawodu nauczyciela, bardzo niskie kompetencje osób, które trafiają na studia pedagogiczne. Wydaje nam się konieczne, a mówię to jako dyrektor praktyk, żeby była jednak selekcja przy przyjmowaniu na studia pedagogiczne. W tej chwili wydaje mi się, że uczelnie pedagogiczne biorą wszystko, co się rusza. Ktoś, kto nie zda matury w maju, zdaje poprawkę w sierpniu i bez problemu dostaje się na studia pedagogiczne. Tak nie może być. Jeżeli już nie wynik matury, to przynajmniej testy projakościowe, kompetencje psychofizyczne, jest to bardzo, bardzo ważne. Tak jak tutaj było powiedziane, kompetencje nauczycieli, standardy kształcenia w zawodzie powinny być opracowane przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego. Konieczność odbywania praktyk w trakcie studiów, których jest naprawdę tragicznie mało. Osoby, które trafiają potem już jako wykwalifikowane nauczycielki, chociażby do mnie, do przedszkola, tak naprawdę wiedzy praktycznej nie mają żadnej. Można rozważyć i postulujemy to, państwowy egzamin nauczycielski przeprowadzany po ukończeniu studiów w trakcie stażu, konieczny do uzyskania pełnego prawa wykonywania zawodu. Kolejna sprawa od lat niezałatwiona to jest awans nauczycieli. Awans zawodowy nie jest wystarczająco projakościowy. Należy docelowo odejść od opłacania kolejnych następujących co kilka lat zbiurokratyzowanych działań nauczycieli, przejść na system promowania nauczycieli najlepszych. Szkolni liderzy powinni otrzymać za swoją pracę stosowne wynagrodzenie i powinniśmy promować tych najlepszych, a nie tych, którzy zgromadzą największą dokumentację. Efektywność pracy. Należy rozważyć zapisane w ustawie godzin, ilość godzin pobytu w szkole nauczyciela, jego dostępność w szkole. Tego typu rozwiązanie funkcjonuje w większości krajów europejskich i na pewno jest warte zastanowienia. Wymiar urlopu nauczyciela, kolejna niezałatwiona sprawa. Powinien być określony w dniach z możliwością wykorzystywania w ciągu roku. Tutaj już mi pani pokazuje czas. Także proszę państwa, tych spraw niezałatwionych jest wiele, więc nie warto stawiać wszystkiego na głowie, tylko pochylić się nad tym, co od lat jest nieruszone. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, bardzo prosimy, aby wszystkie rekomendacje, które państwo przedstawiają, przesyłać na adres kontakt@raportobywatelski.pl. kontakt@raportobywatelski.pl. Tutaj to, co pani nie zdążyła, tego, co pani nie zdążyła przedstawić, to również prosimy zresztą o przesłanie całości, tak, żebyśmy mogli te rekomendacje przekazać w naszym raporcie obywatelskim do MEN. Druga osoba to pani Irena Wójcicka, która będzie mówiła o nierównościach edukacyjnych. Dzień dobry państwu, ja od razu chcę się wytłumaczyć, bo nie jestem ani działaczem organizacji, która się zajmuje edukacją, ani nie jestem pedagogiem czy nauczycielem. No w zasadzie to nie mam takiego żadnego związku z edukacją, ale jednak mnie ta edukacja interesuje i to z pewnego szczególnego punktu widzenia, ponieważ jestem politykiem społecznym. Patrzę na edukację z perspektywy polityka społecznego. I co mogę powiedzieć z perspektywy polityka społecznego naszej edukacji? Znaczy po pierwsze mogę powiedzieć, że upowszechnienie, znaczy, czyli patrzę, czy, że patrzę na to słowem, jak edukacja wpływa na równości lub nierówności społeczne, zarówno z punktu widzenia równości szans, jak i takich równości jako efektów, prawda, bo wiadomo, że tak, szanse edukacyjne przekładają się potem na całe życie, na pracę, na rozwój zawodowy, prawda? Brak tych szans przekłada się z kolei na inne ścieżki, tak, rozwoju. Wiadomo również, prawda, że to jest jakby ta równość szans edukacyjnych jest w pewnym sensie takim podstawowym elementem demokracji, chociaż tak bardzo rzadko o tym, wydaje mi się, mówimy. A przede wszystkim również z punktu widzenia rozwoju społecznego, ekonomicznego, no
Wyrównywanie szans edukacyjnych jest takim mechanizmem, który rzeczywiście wzbogaca kapitał ludzki, jak to się mówi językiem ekonomicznym, przepraszam, jestem ekonomistką z wykształcenia, dlatego że daje szansę po prostu rozwoju potencjału każdej jednostce, każdemu dziecku, tak, czy uczniom starszym. Stąd to zagadnienie równość, edukacja ma takie wiele wymiarów i jest moim zdaniem bardzo istotne i z żalem stwierdzam, że rzadko się o nich, o tych sprawach w debacie publicznej mówi. Tak mówiąc w skrócie, trochę wiemy oczywiście, jak wygląda nasza edukacja z tego punktu widzenia. Wiemy na przykład, że podniesienie poziomu wykształcenia, prawda, ludzi w Polsce, to wszyscy wiemy, duży awans edukacyjny, no, wpłynął na to, że był jednym z czynników, który spowodował, że zmniejszyły się nierówności społeczne, nierówności ekonomiczne w ostatnich 10 latach. Nie jedynym czynnikiem, ale jednym z czynników, który spowodował, że w ostatnich 10 latach, kiedy nastąpił spadek tych nierówności, on się, ten awans edukacyjny się do tego dołożył. To jest taka dobra wiadomość. Złą wiadomością natomiast jest to, jeżeli porównać Polskę na tle innych krajów, to wydaje się, czy też wiele wskazuje na to, że takie czynniki środowiskowe i rodzinne bardzo silnie determinują ścieżki edukacyjne dzieci i młodzieży, a zatem, że z perspektywy równości szans, a nie równości ekonomicznej, bo oczywiście potem się to przekłada na sytuację ekonomiczną osoby czy rodziny, dosyć te uwarunkowania rodzinne, czyli mierzone poziomem wykształcenia rodziców i uwarunkowania środowiskowe również w podziale na, prawda, miasto, wieś, czy też prawdopodobnie można by te podziały robić bardziej dokładnie, są relatywnie silne. I oczywiście można pewnie znaleźć wiele czynników, które to tłumaczą. Jednym z nich jest prawdopodobnie również to, że my Polacy jesteśmy mało wrażliwi na nierówności i że jesteśmy dosyć mało wrażliwi na, prawda, takie chociażby, no widzę, że pan tutaj przewodniczący związku się skrzywił, ale chciałam przypomnieć, że pewnie wiele osób, które ma dzieci w szkole, nieraz przeżyło takie doświadczenie, że, prawda, że jakieś dzieci jadą na, nie wiem, na wycieczkę, inne dzieci nie jadą na wycieczkę i nikt nie zadaje sobie pytania, na przykład dlaczego tak jest. I takich przykładów, prawda, segregacji, selekcji najróżniejszych, wokół których przechodzimy obojętnie, a których nie przechodziłyby obojętnie pewnie inne społeczeństwa, czy też często przechodziły, bo mówię, że nie zawsze, prawda, ale dosyć często przechodzi obojętnie, jest więc pewnie taka ogólna atmosfera zapomnienia, że edukacja jest takim miejscem wyrównywania szans, jest jednym z elementów. Ale myślę również, że również to, że te mamy takie silne, że tak powiem, dosyć silne elementy właśnie tych uwarunkowań środowiskowo-rodzinnych, jest również związane częściowo z samym systemem edukacji i że można by w niej również doszukiwać się tych elementów, które niedostatecznie efektywnie przeciwdziałają tak, tym powiązaniom. Oczywiście nie da się ich zlikwidować i nie ma takiego kraju, w których te uwarunkowania nie działają niestety. Natomiast są kraje, w których one działają słabiej lub mocniej. Polska raczej należy do krajów, w których działają one mocniej. Mówię o tym wszystkim dlatego, żeby tłumaczyć, dlaczego tu jestem, dlaczego mnie edukacja interesuje, ale też, żeby Państwa zarazić takim pomysłem, żeby obok tego, co ja bardzo cenię i naprawdę gratuluję pomysłu i Państwa dorobku, czyli śledzenia, monitorowania, prawda, następujących w edukacji zmian, również trybu konsultacji, jakby uczestnictwa w całym tym procesie, żeby wyjść troszeczkę poza to i zastanowić się nad tym, jaką my byśmy mieli koncepcję, jak my byśmy mogli, że tak powiem, zaproponować takie zmiany w systemie edukacji, czy, prawda, których celem byłoby zmniejszenie determinacji pomiędzy środowiskiem rodzinnym, środowiskiem, prawda, wychowania, a ścieżkami edukacyjnymi dzieci i młodzieży. Jeżeli ktoś z Państwa miałby ochotę współpracować, bo ja chciałabym, żeby, myślę, że byłoby dobrze powołać taki zespół, to bardzo zachęcam. Myślę, że w takim mieszanym towarzystwie osób, które świetnie znają szkołę,
ale trochę ekonomistów, trochę socjologów, badaczy edukacji, ekspertów, można by wytworzyć jakąś nową jakość, a przede wszystkim może rozpocząć debatę na ten temat, bo to, czego nam brakuje, rzeczywiście to świadomość, w ogóle potrzeby dyskusji wokół tego tematu. I ja się zgłoszę na początku roku szkolnego i będę zapraszać Państwa do współpracy. Dziękuję. Dziękujemy. Czas na głos rodziców. Stowarzyszenie Rodzice w Edukacji zabierze głos na temat wzmocnienia roli rodziców w życiu szkoły oraz w procesie edukacji i wychowania. W zastępstwie za panią Elżbietę Piotrowską-Gromniak będzie mówiła pani Elżbieta Tołwińska-Królikowska. Tak, zostałam poproszona o zastępstwo i z przyjemnością przekażę tezy, które Stowarzyszenie Rodzice w Edukacji mi przekazało do zaprezentowania. Postulaty dotyczą trzech obszarów działania w sprawie wzmocnienia rodziców jako ważnego partnera szkoły, jako osób najważniejszych jako pierwszych nauczycieli i najważniejszych w życiu ich dziecka. Po pierwsze, otwarcie szkół na rodziców. Czyli po pierwsze wzmocnienie ich roli w szkole zarówno poprzez rozwiązania prawne, jak i wspierające szkoły w wypracowaniu nowych rozwiązań tak, aby rodzice byli aktywnie włączani w edukację ich dziecka. Po drugie otwarcie szkoły na oferty rodziców dotyczące wzbogacenia oferty edukacyjnej szkoły i tak, aby stało się to równie popularne jak na przykład w szkołach brytyjskich, gdzie rodzice na co dzień są w szkołach czy przedszkolach obecni. Po trzecie, po tym wzmocnieniu rodziców budowanie społeczności szkolnych, w których rodzice, uczniowie i nauczyciele współdecydują o sprawach szkoły, czy to za pomocą mechanizmów współpracy istniejących rad rodziców, samorządów uczniowskich i nauczycieli, czy też, co by należało upowszechnić, przez powołane rady szkół. Drugi obszar to wsparcie rodziców w ich współpracy ze szkołą, czyli po pierwsze upowszechnienie metody, która w kilkudziesięciu szkołach w Polsce jest stosowana, tutoringu wychowawczego, który daje znakomite rezultaty poprzez ścisłą współpracę rodziców, nauczycieli i samego ucznia. Po drugie, przygotowanie oferty, którą mogłaby szkoła dawać rodzicom, powinna dawać rodzicom, dotyczącą ich praw i obowiązków związanych z tą edukacją, ale nie pod hasłem pedagogizacja rodziców, które zakłada podmiot uczący się i kogoś nauczającego ich tylko w sposób partnerski. Po trzecie, wypracowanie jednak pewnych, niezależnych od woli dyrektora, stałych zasad komunikowania się szkoły z rodzicami, tak aby była to komunikacja dwustronna, aktywna. Wypracowanie modelu współpracy szkoły z otoczeniem, którego częścią są rodzice. Wsparcie tworzenia stowarzyszeń rodziców przy szkołach, na wzór wielu krajów, gdzie przy każdej szkole funkcjonuje Stowarzyszenie Rodziców, które jednak jest prawnie, ma osobowość prawną, w związku z tym pod wieloma względami łatwiej mu działać niż Radzie Rodziców. Oraz system wspierania kompetencji rodzicielskich, które szkoła powinna mieć, czyli różnego rodzaju oferty dla rodziców w wychowaniu swoich dzieci. I trzeci obszar to rodzice już szeroko w systemie edukacji, czyli systemowe wspieranie ruchu rodziców, czyli zarówno stowarzyszeń ogólnopolskich, jak i nieformalnych grup rodziców, docenienie ich roli w systemie edukacji oraz wypracowanie modelu realnej partycypacji na poziomie państwa w kształtowaniu polityki obywatelskiej przez rodziców. I to są te wnioski, które zostały zresztą w większości wypracowane podczas trzeciego kongresu polskiej edukacji. Dziękuję.
I pani Magdalena Milczewska z Fundacji Przestrzeń dla Edukacji o podstawie programowej wychowania przedszkolnego raz jeszcze. Witam wszystkich. Słusznie dopisałam do tytułu raz jeszcze, dlatego że w dużej części pewne postulaty będą się pokrywały z tym, co powiedziała pani Ogrodzińska. Natomiast pomyślałam, że jednak warto podkreślić trzy rzeczy, które zawarłam w tym moim krótkim wystąpieniu. Ale zanim do tego, to pomyślałam sobie, że korzystając z okazji, jesteśmy przy mikrofonie, to może my panią zaprosimy do Ruchu Obywatele dla Edukacji. Pani Reno, bo to jest, myślę, że bardzo, bardzo dobry pomysł. A jeżeli chodzi o... No właśnie, dobrze, bardzo, bardzo, bardzo byśmy byli zainteresowani, bo właśnie o tym rozmawiamy też na naszych spotkaniach, więc myślę, że kierunek będzie jak najbardziej ten sam. Ja chciałam, może po części trochę nawiązując do pierwszego panelu, ale tak pomyślałam, że może warto powiedzieć, że te debaty ekspertów, o których cały czas mówimy, ekspertów dobrej zmiany, ale w ogóle debaty, z którymi mieliśmy do czynienia i działanie na platformie debata oświatowa men.gov.pl, to znają Państwo już z wcześniejszych wystąpień. Tak sobie myślę, że to jest taka niewykorzystana energia, która gdzieś jest i my w naszej fundacji staraliśmy się na bieżąco kopiować wszystkie wypowiedzi, które pojawiały się na tej platformie, żeby one nie zostały zapomniane i będziemy starali się je upublicznić tak, żeby mieli Państwo szansę przeczytania tego, co się pojawiało na tej platformie. A dla zachęty pozwolę sobie zacytować jeden z wpisów właśnie dotyczących podstawy programowej wychowania przedszkolnego. I tutaj cytat, pozwolę sobie zacytować. Zmian w podstawie programowej niewiele. To dotyczy tej najnowszej jakby propozycji, która w tym momencie jest w procesie legislacji. A za te, które w podstawie się pojawiły, autorka powinien zostać zesłany na co najmniej pół roku do lochu w zamku w Gniewie czy w Malborku. Na przykład za taki wpis. Rozróżnia przedmioty, obiekty, kolory, podstawowe figury geometryczne, porównuje ich wielkości. I komentarz, wielkość kolorów ma porównywać, a co mają kolory do edukacji matematycznej? Jeżeli chodzi o rozróżnienie przedmiotów, obiektów, w zasadzie każdy przedmiot to obiekt. Możemy się domyślać, że chodzi o klasyfikowanie, chociaż może i nie, bo klasyfikowanie pojawia się w innym punkcie. To jeszcze jeden zapis, zna cyfry od 0 do 9 i tworzy z nich liczby od 0 do 10 i więcej, raczej większe, a nie więcej. Myślę, że tak naprawdę, jeżeli chodzi o ekspertów, którzy zajmują się wychowaniem przedszkolnym, czy być może edukacją przedszkolną, mogliby dopatrzyć jeszcze wielu rzeczy, które należałoby zdecydowanie zmienić, a no wszystko to z powodu czasu, więc na tym przykładzie poprzestanę. Jeśli chodzi o to, co nas powinno zaniepokoić jeszcze, jeżeli chodzi o podstawę programową wychowania przedszkolnego, to, że nakłada na nauczyciela, ale i dzieci zdecydowanie za dużo ograniczeń. I przykładem tego ograniczenia jest ten zapis, na przykład najwyżej 1/5 czasu, ale też co najmniej 1/5 czasu. Tam się pojawiły dwa takie zapisy. I oczywiście ten, który też już teraz zacytowałaś, rolą nauczyciela wychowania przedszkolnego jest przygotowanie dziecka do nauki w klasie pierwszej szkoły podstawowej. No i właśnie, czy na pewno tylko to jest rolą i czy na to powinniśmy zwracać największą uwagę. I ostatnia rzecz, też troszeczkę chyba inna niż do tej pory to, o czym mówiłam. Szkoda, że nie korzystamy w pełni z możliwości przekazywania opinii, na przykład w procesie legislacyjnym. W tym najnowszym projekcie, do najnowszego projektu podstawy programowej zostało zgłoszonych bardzo niewiele jakby uwag, które mogłyby się znaleźć, a był czas tam chyba do połowy maja na przesłanie tych uwag. Tak na wytłumaczenie myślę, że
po prostu osoby, które chciałyby coś przekazać, liczyły na to, że na tym portalu debata oświatowa, tamte jakby rekomendacje, które tam się pojawiły, zostaną wzięte pod uwagę. Pytanie, czy będą, to się okaże za tydzień. No i jakby trzy krótkie postulaty, które chciałabym na koniec jakby i to też prześlę na ten adres. Po pierwsze, aby powstała dobra podstawa programowa, warto zacząć od pytania, o jakiego absolwenta przedszkola oczekujemy, czy właśnie tak jak tutaj pan Sitek mówił, o jaki model edukacji nam chodzi. Druga rzecz, w podstawie powinniśmy wskazywać pewien kierunek, a nie wybierać drogę i określać narzędzia. I trzecia rzecz, na wszystko potrzeba czasu. I tym chciałabym zakończyć. Dziękuję bardzo. I płynnie przechodzimy do trzeciej rundy. Zgłosiła się pani Grażyna Ralska, prezes Okręgu Małopolskiego ZNP, która chciałaby złożyć wniosek o zmiany w zapisach USO dotyczące subwencjonowania. Szanowni Państwo, ja naprawdę w dwóch zdaniach, ale chciałabym powiedzieć tak, że ten mój wniosek nawiązuje jakby do tematu, który został już tutaj poruszony, nierówności i równych szans. Mianowicie, proszę Państwa, mamy w kraju, w kilku województwach sytuację, gdzie samorządy nie realizują swoich podstawowych obowiązków, czyli prowadzenia edukacji. Niestety taki przypadek mamy w zachodniopomorskim, taki przypadek mamy w lubelskim i nie tylko. I teraz, jeśli samorząd nie prowadzi żadnej placówki oświatowej, to nasza prośba jest taka i nasz wniosek, żeby organizatorzy dzisiejszej konferencji, współorganizatorzy dzisiejszej konferencji, czyli Fundacja i Obywatele dla Edukacji i Przestrzeń dla Edukacji, wsparli nasze działania, chodzi o zmianę w zapisach ustawowych i w rozporządzeniu ministerstwa dotyczące subwencjonowania placówek oświatowych, dlatego że poprzednia ekipa wprowadziła na potrzebę chwili, bo pani, prawda, minister, mając swoją koleżankę, szefową samorządu w lubelskim, w sytuacji, kiedy samorząd podjął decyzję, że likwiduje wszystkie szkoły, przekazuje w inne ręce, bez uzasadnienia, łamiąc prawo, bo i o to chodzi, bo związek jako taki nie ma nic przeciwko szkołom prowadzonych przez fundacje, stowarzyszenie i tak dalej. Musimy istnieć wspólnie, ale na równych prawach i na równych zasadach. Natomiast nie może być tak, że likwiduje się na potrzeby chwili wszystkie placówki publiczne prowadzone przez samorząd i subwencjonuje te placówki. Subwencjonuje może nie placówki, ale samorząd nadal otrzymuje subwencje. Jest to zupełnie bezprawne działanie. Dlatego uważamy, że ministerstwo powinno się tym zająć, tym bardziej, że pani minister tutaj oświadczyła, że tak bardzo szuka różnych takich obszarów i miejsc, gdzie, prawda, należy trochę uszczelnić. No to wydaje mi się, że nie powinno się przekazywać subwencji samorządom, które nie mają placówek oświatowych prowadzonych przez samorząd. Dziękuję. Pani Alina Kozińska porozmawia z nami o wyborze dyrektora szkoły i nowelizacji ustawy o systemie oświaty. Znaczy jestem, powiem tak, chciałam o dwóch rzeczach w takim razie powiedzieć, bo pani tutaj powiedziała o tym subwencjonowaniu. To może umówmy się oddzielnie na rozmowę o pieniądzach w oświacie i o tej subwencji i co Obywatele dla Edukacji mogą wspólnie zrobić, zdziałać ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego i z innymi związkami nauczycielskimi, żebyśmy gdzieś znaleźli wspólny obszar do rozmowy o pieniądzach w oświacie, o prawach nauczycieli w oświacie i o tym, jak się porozumieć te trudne sprawy jakoś uzgodnić. Także zapraszam na oddzielne spotkanie, panie przewodniczący,
Zapraszamy, dobrze? Możemy na ten temat porozmawiać. Natomiast teraz przejdę do tego, co tam ten mój czas już zaczął biec. Proszę Państwa, dzisiaj się dowiedziałam, że do tej pory nie było żadnych konsultacji, albo te konsultacje, które były, nie były konsultacjami. Natomiast na pewno konsultacje są w moim rozumieniu najważniejszym narzędziem do tego, o czym pani minister marzy, żeby edukacja była umową społeczną. Żeby można było również, żeby wydarzyło się to, o czym również pani minister powiedziała, czyli o poszukiwaniu zgody, aby zmienić system edukacji w dobrej atmosferze. Do tego są niezbędne konsultacje. I w związku z tym, ponieważ uczestniczyłam i w piątek, 15 w Sejmie, wtedy kiedy na komisji sejmowej były debatowane, następnie w bardzo szybkim tempie uchwalane zmiany, chciałam Państwu zaproponować jedną zmianę, która została już uchwalona, ale mam nadzieję, że się zwrócimy do pani minister z apelem, żeby wycofała tę zmianę, ponieważ była to zmiana zaproponowana w piątek na dodatkowym posiedzeniu sejmowej komisji, nadzwyczajnym posiedzeniu sejmowej komisji, zmiana dotycząca trybu wyboru dyrektora szkoły. Wprowadzanie poselskich zmian jest postulowane tym, czy mówi się o tym, że te zmiany muszą być bardzo szybko wprowadzane, nie ma czasu na debaty, nie ma czasu na konsultacje. Tu szkoły funkcjonują, czy z tak wybranym dyrektorem, czy z inaczej wybranym dyrektorem, więc to nie jest aż tak ważne, żeby zmieniać to w tej chwili akurat teraz, a nie za miesiąc, czy za dwa. W związku z tym proponuję, żebyśmy w debacie i w konsultacjach o tym, jak powinien być, czy jak chcemy, żeby był inaczej wybierany dyrektor, przetestowali w ogóle system konsultacji społecznych. Żebyśmy się nauczyli i my, i ministerstwo, które też się przyznało, że nie bardzo umie konsultować, żebyśmy tutaj się nauczyli konsultowania. Zostały do tej pory, i ja mam takie cztery propozycje zmian, które myśmy puścili, wczoraj puściłam na naszej liście obywateli dla edukacji. Dwie pierwsze to są z tego porozumienia dla edukacji wypracowanego w ramach Kongresu Oświatowego. I pierwsza to jest powierzenie jasnej odpowiedzialności za wybór dyrektora organowi prowadzącemu. Druga to był wybór dyrektora przez Radę Szkoły. Tutaj są dwie możliwości, które już wywołały ogromne kontrowersje. Do tego jeszcze chciałabym zaproponować wybór dyrektora szkoły w powszechnych tajnych wyborach, w których głosują wszyscy rodzice i nauczyciele. Wybór następuje spośród kandydatów posiadających odpowiednie wykształcenie sprawdzane przez kuratorium. Bardzo gorąco się tutaj będzie działo, bo każdy będzie miał inne zdanie. Natomiast również ten czwarty punkt to jest to, co zostało uchwalone przez komisję sejmową. Wybór dyrektora przez komisję konkursową w składzie po trzech przedstawicieli organu prowadzącego szkołę lub placówkę organu sprawującego nadzór pedagogiczny, po dwóch przedstawicieli rady pedagogicznej, rady rodziców, po jednym przedstawicielu zakładowych organizacji związkowych. To jest właściwie nic nowego, tylko powrót do 2009 roku. Ale tak naprawdę nie jest istotne, czy to są tylko cztery. Jeżeli ktoś z Państwa chciałby jeszcze piąty punkt dołożyć, to ja z przyjemnością czekam na propozycję. Natomiast ważne jest, żebyśmy wypracowali zasady konsultacji, jak chcemy konsultować, jak my obywatele chcemy konsultować to, co proponuje ministerstwo. Przetestujmy na tych przykładach wybór dyrektora. Panią minister przetestujmy, na ile jej dobra wola i to, że poszukuje zgody, pójdą tutaj tak daleko, żeby została wycofana ta propozycja, która w tej chwili w podkomisji została, czy w komisji została przyjęta. Czyli przetestujemy ministerstwo, a my się przygotujemy i zorganizujemy i zaczniemy konsultować i na tym nauczymy się konsultować jak wszystkie inne zmiany. Poprzez praktykę do konkretnych rozwiązań. To tyle. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Mamy jeszcze 15 minut, zanim przekażę głos panu Sławomirowi Broniarzowi, który pięknie zakończy nasze dzisiejsze spotkanie. Mam pytanie, czy ktoś jeszcze odczuwa potrzebę powiedzenia czegoś? Jak również przypominam, że osoby, które w tej chwili nie chcą zabierać głosu, bądź nie wystarczy dla nich czasu, proszę o przysłanie swoich pomysłów, rekomendacji na adres, który też za chwilę pojawi się na jednym ze slajdów, kontakt@raportobywatelski.pl. Ale widziałam osoby chętne, które się zgłaszały, tak? Tam poproszę panią, nie wiem, czy mamy mikrofony takie luźne, czy pani musi podchodzić do mównicy, tak? Podejdzie pani. Zofia Dzik. Witam serdecznie. Zofia Dzik, Fundacja Humanites. Ja chciałam się odnieść, bardzo dziękuję Alinie za głos. Chciałam się odnieść do kwestii związanej z obszarem przywództwa w edukacji dyrektora szkoły, ale trochę od innej strony. I chciałam na początku zadać takie pytanie. Mówi się, że edukacja powinna wyprzedzać potrzeby społeczne i potrzeby rynku pracy. Czy państwo i ilu z państwa ma takie wrażenie, że tak się dzieje w chwili obecnej, że wyprzedza? No właśnie, jakby też się zastanawiając nad tym, że czy to jest rzeczywiście slogan, czy to jest taka możliwość, doszliśmy do wniosku, obserwując naszą rzeczywistość, że nawet najlepsze zamierzenia od strony centralnej czy centralizacji określonych rozwiązań powodują, że czas ich przygotowania, wdrożenia spowoduje, że za kilka lat, gdy ten system się w jakikolwiek sposób ugruntuje, świat przy tym tempie zmian, które mamy w chwili obecnej, będzie w zupełnie innym punkcie. A poziom rozwarcia, jeżeli państwo, nikt nie podniósł ręki, mają wrażenie, że te nożyce się rozwierają, to znaczy, że ich rozwarcie za kilka lat będzie jeszcze większe. Dlatego też od 5 lat nasza fundacja rozpoczęła szereg działań mających na celu zwiększenie autonomii szkoły oraz sprawienie, żeby dyrektor szkoły był dużo bardziej liderem, angażującym liderem rodziców, otoczenie szkoły, grono w kształtowaniu jakby wizji i prowadzeniu szkoły, a nie tylko wyłącznie jej administratorem. Bycie bliżej środowiska, w którym jesteśmy i możliwość podejmowania działań tam, gdzie jesteśmy, daje dużo większą możliwość, że szkoła faktycznie będzie bliżej potrzeb, o których jakby mówimy w przyszłości. Też martwi nas jakby sprowadzenie tematu wyboru dyrektora czy tematu przywództwa w oświacie do takiego instrumentalnego punktu, kim powinien być, znaczy do wyboru, jak wybrać dyrektora szkoły, dlatego że dla nas ten temat jest związany i wymaga szerszego spojrzenia. Kim w ogóle powinien być, jakie są oczekiwania i cele szkoły, jaki jest proces jego właśnie dopiero nie, doboru, ale też kształcenia, rozwoju dalszego. Więc samo instrumentalnie od mieszania herbaty, herbata nie staje się słodsza. Więc sama kwestia związana z tym, kto powinien być w komisji, ile powinna liczyć osób i czy ta odpowiedzialność będzie taka czy inna, dla nas jest ważnym wnioskiem z tej dyskusji. Po pierwsze, że temat jest oczywiście istotny. My pracując ze szkołami wiele lat widzimy, że ryba psuje się, ale też naprawia od głowy. Szkoła w dużej mierze jest taka jak jej dyrektor. Energia, która płynie od dyrektora, wpływa na jakość zmiany całej szkoły, na grono. Mówimy o tym, jak zwiększyć skalę oddziaływania na nauczycieli. Jeżeli stworzymy, widzimy szkoły, które mają to, mają też klimat, w którym dużo większa grupa nauczycieli niż tylko jednostki są chętne, żeby się rozwijać i pracować zespołowo. Gdy szkoła nie pracuje zespołowo, nie uczy też pracy zespołowej i tak dalej, i tak dalej. Nie chcę zajmować całego czasu, podpisuję się pod wnioskiem Aliny dotyczącej konsultacji społecznej, ale do tego dodaję jeszcze jeden wniosek, żeby w tych konsultacjach popatrzeć też dużo szerzej
na rolę dyrektora i przywództwa w oświacie jako element takiego koła zamachowego zmiany edukacji. Dziękuję bardzo. Mamy jeszcze do dyspozycji 5 minut. Czy ktoś chciałby zabrać głos? Jeszcze pani Dorota Obidniak, tak? Czy tak, to zapraszamy panią Dorotę. Obiecałam tylko jedno zdanie tutaj tej części stołu. Dlaczego się zgłosiłam po raz drugi, za co z góry przepraszam? Otóż zmieniłam niestety koncepcję mojego wystąpienia po tym oszałamiającym expose pani minister. I w związku z tym chciałabym powiedzieć o jednej rzeczy. Otóż wydaje mi się, bo patrzę na ten kontakt raport obywatelski.pl, że wiele stracimy, jeśli będziemy próbowali na każdy pomysł pani minister odpowiadać swoim własnym pomysłem, bo jak wiemy, ma ich być co najmniej z 200, a może jeszcze więcej tych problemów, o których pani minister będzie mówić. Wydaje mi się, że jeżeli rzeczywiście chcemy współpracować razem i odnieść jakiś skutek, to powinniśmy się skupić na kilku najważniejszych dla nas postulatach, jak na przykład ten, aby zachować 9-letnie obowiązkowe kształcenie. Czyli naprawdę dotrzeć do świadomości społecznej z takimi postulatami, które są ważkie, i przedstawiać argumenty, rodzicom argumenty, dlaczego skrócenie okresu na przykład kształcenia tego obowiązkowego do 8 lat jest bardzo niekorzystne dla ich dzieci. Chciałabym także powiedzieć, że mam takie wrażenie, że my będziemy mieli do czynienia z takim tsunami populistycznym i w związku z tym jest niezwykle ważne, żeby każdy z nas, jeżeli może skomentować jakiś fragment tego wystąpienia pani minister z 2007 roku, wskazywał na słabe strony, przemilczenia bądź jawne fałsze, które się tam pojawią. A mieliśmy tego całą masę w debatach, o czym ja chciałam powiedzieć, cytując chociażby takie zdanie, że nie było w tym kraju żadnej reformy kształcenia zawodowego. To nie jest prawda, bo reforma kształcenia zawodowego odbywała się co najmniej dwukrotnie, a jedna wielka reforma rozpoczęła się w 2013 roku. Więc naprawdę niezwykle ważne jest, żebyśmy zwracali na to uwagę. Dziękuję. To było jedno takie zdanie, Proust tak pisał, tak? No ale jest ceniony za swoje osiągnięcia literackie. Czy ktoś jeszcze? To też jedno zdanie, tak? I przypominam cały czas o tej możliwości wysłania swoich pomysłów, może jak państwo będą wracać pociągiem do domu, czy jakimś innym środkiem lokomocji, wpadną na jakiś pomysł, który mógłby wzbogacić to, co tutaj dzisiaj zbieramy, to prosimy o przesłanie drogą mailową. Dziękuję bardzo za szansę. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierownicze Oświaty. No, poczułam się jak gdyby wywołana tutaj do tablicy. Pani mówiła o przywództwie. Ja nie zdążyłam o tym powiedzieć, ale oczywiście status dyrektora szkoły. Od lat nieuregulowana kwestia, od lat podnoszona przez nasze stowarzyszenie. Konieczne jest wzmocnienie roli dyrektora szkoły. W obecnej chwili dyrektor jest obciążony około 1100 zadań, które ma realizować i jednoosobowo odpowiada za wszystko, a w zasadzie tak do końca nie wiadomo, kim jest, jaki jest jego status, kto jest jego pracodawcą, więc chciałam też powiedzieć, że absolutnie przywództwo edukacyjne, dyrektor w szkole, musi ta sprawa być uregulowana. Dziękuję. Teraz tak, jeszcze krótsze się zmieści pani Zofia Grudzińska. Naprawdę, bo ja jestem zainspirowana do tego, żeby się tutaj nie zgodzić z moją szlachetną przedmówczynią, ponieważ według mnie dojdziemy do lepszych wyników, jeżeli będziemy rozwijać proces wspólnotowości i postawimy na rozwijanie rad szkoły. I już więcej nic nie będę mówić, bo wszyscy wiedzą, czym są rady szkoły. Dziękuję. I tymi trzema zdaniami krótkimi kończymy nasze dzisiejsze obrady, o których zamknięcie poproszę
pana Sławomira Broniarza, prezesa ZNP. Szanowni Państwo, tak, dokładnie o tym myślę, proszę Pani. No, postaram się bardzo krótko, ale dwie uwagi do Pani Minister Wójcickiej. 4 września 2010 roku taką propozycję stworzenia ogólnonarodowego forum dyskusyjnego przy Kancelarii Prezydenta RP Związek Nauczycielstwa Polskiego zgłosił z efektem wiadomym. Druga uwaga do Pani Eliny Bałdygi-Kozińskiej. W normalnym, cywilizowanym kraju Pani wypowiedź byłaby potraktowana jako błąd formalny i logiczny, ale nie w naszym kraju. Otóż dlaczego tak mówię? Dlatego, że w układzie gabinetowo-rządowym to Sejm zarządza. Pani mówi, żeby minister wycofał poprawkę, która de facto nie była jej poprawką, tylko poprawką poselską. Wobec powyższego, gdyby nie, nawiasem mówiąc, nie interwencja ZNP, ona miałaby jeszcze bardziej kadłubowy charakter. A tak to powinien to być apel do posłów o wycofanie własnej poprawki. Natomiast podzielam zdanie, że trzeba dyskutować o choćby dyrektorze szkoły. I jest to okazja do tego, żebyśmy idąc z meta poziomu powiedzieli, założymy radę edukacyjną organizacji pozarządowych, które będą wspierały się, dyskutowały i debatowały o kierunku zmiany edukacji bez takiej wyborczej bieżączki, a jednocześnie, że będziemy w stanie dopracować się pewnego konsensusu, który będzie służył edukacji jako zadaniu społecznemu. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję wszystkim uczestnikom, dziękuję także osobie prowadzącej, bo Pani doskonale sobie z tym poradziła i to jest jakby dobry prognostyk na przyszłość. Dziękuję także za to, że była okazja do pewnego wspólnego mianownika. Jednoczy nas nie opozycja, ale jednoczy nas debata nad programem i byłoby dobrze, gdyby ta wspólnota w działaniach na rzecz stworzenia nowego programu edukacyjnego była wartością trwałą. Natomiast wysłuchałem Pani Minister Edukacji Narodowej i to dla nikogo z Państwa nie będzie tajemnicą. Nie było w tym wystąpieniu nic o kształceniu nauczycieli, o wyzwaniach, które temu towarzyszą. Nic o kierunkach zmian w podstawie programowej, a ona moim zdaniem jest nie mniej istotna niż ustrój szkolny. Nic o finansowaniu zadań edukacyjnych, nic o nadzorze szkolnym i osobie dyrektora szkoły i lidera szkolnego oraz o podstawach zmian w tym zakresie, choćby w kontekście wydarzeń parlamentarnych. Nic o wyrównywaniu szans edukacyjnych w propozycjach Ministerstwa Edukacji Narodowej. I to, co jest rzeczą bardzo istotną, o czym Pani Minister Wójcicka powiedziała, jeżeli w nas, nauczycielach, nie ma takiej korczakowskiej empatii, to powinniśmy się zastanowić wspólnie, czy szkoła jest dobrym miejscem pracy dla osób o takich, o braku takiej cechy, takiej korczakowskiej empatii wobec dziecka i o tym wszystkim, co się z tym wiąże. A mówię o tym dlatego, że o tych wszystkich problemach Związek Nauczycielstwa Polskiego mówił, pisze i nie dlatego, że każda piszka swój ogonek chwali, ale gdybyśmy odwołali się do Paktu dla Edukacji z roku 2011, to tam znajdziemy także te rekomendacje, o których tutaj mówimy. Natomiast zwracam uwagę na to, że jesteśmy jako społeczeństwo uczestnikami debaty edukacyjnej o niezwykłej i niespotykanej ogólnikowości, ale także i o tego rodzaju sformułowaniach i tego rodzaju jakości debaty edukacyjnej, która można powiedzieć, że jest także przedmiotem pewnej manipulacji. Manipulacji socjologicznej i statystycznej, dlatego że mamy do czynienia, i proszę zwrócić uwagę w wielu wystąpieniach Pani Minister, z odwołaniem się do ludzi, obywateli, do wyborców, do legitymacji wyborczej, do miliona głosów, do wsłuchiwania się w ogół dyskursu publicznego i reagowaniu na to, co się dzieje. Tak na dobrą sprawę, gdybyśmy wcześniej się dogadali, zrobili taki eksperyment, że załóżmy jedna z pań mówi o potrzebie poprawy sytuacji dzieci sześcioletnich, a druga mówi o potrzebie rezygnacji z poprawy sześcioletnich, to jestem przekonany, że pani minister zgodziłaby się z obiema paniami, które się w tej materii wypowiadały. Przeraża mnie świadomość pewnego ludowego debatowania i ludowej pracy nad programem. Bo pani minister wielokrotnie odwoływała się do głosu ludu, do tego, że to jednak lud stworzy i lud pracuje nad podstawą programową. Wolałbym, żebyśmy do tego nie wracali. Część z Państwa pamięta rewolucję kulturalną w Chinach. O październikowej nikt na tej sali nie ma prawa pamiętać, ale wiemy, czym to się kończyło. Natomiast zwracam uwagę na to, że nad podstawą programową powinni debatować fachowcy, a nie odwoływanie się do głosu ludu.
dalszym ciągu mamy do czynienia z prymatem ilości nad jakością. I to też jest rzecz bardzo niepokojąca, odwołująca się do starych czasów. Mamy do czynienia ze stałym odwoływaniem się do woli ludu jako legitymacji do określonych działań. Nie liczy się przemyślany, spójny, synergiczny program reedukacji, liczy się statystyka, ile osób i co nas popiera. Żadnych konkretów, ale pełno deklaracji. Deklaracje, które są miłe dla ucha każdego z nas, natomiast poczekamy, zobaczymy, czym zaskoczy nas Ministerstwo Edukacji Narodowej 27 lipca. Czerwca. Natomiast mówię to z pewnym niepokojem, słuchając pani minister, miałem nieodparte wrażenie, że chce zrobić dobrze każdemu z nas, że chce przychylić tego nieba każdemu uczestnikowi tego dyskursu. Natomiast pytanie, ilu osób kupiła, ile z nas nauczycieli, z nas pracowników oświaty, z nas członków związku zawodowego, ale także nas, obywateli tego kraju, uwierzy rzeczywiście w tą dobrą zmianę, bo zmiany programowe, zmiany w podstawie programowej moim zdaniem idą w bardzo niepokojącym kierunku i sądzę, że to jest bardziej bolesne niż zmiana ustroju szkolnego. Wobec tego jeszcze raz dziękuję wszystkim zainteresowanym, dziękuję tym, którzy występowali. Tutaj mamy dla Państwa miłe prezenty, jakby moja asystentka, pani Dorota Obidniak. Zechciała rozdać. Mamy specjalny prezent dla pani minister Wójcickiej. To a propos tego, że się skrzywiłem, to był jakiś grymas, ale nie wynikający z treści. A dla każdego z państwa ostatnie dzieło pod redakcją pani Doroty Obidniak o etyce w szkole. Wszystkim państwu bardzo dziękujemy. Zakładam, że nie było tu ostatnie nasze wspólne spotkanie. Dziękuję bardzo. Dobrze.